Mili Państwo, bagam i proszę, proszę i błagam, wyluzujmy w Światowym Dniu Odpoczynku dla zszarganych nerwów, jaki na 28 października przypada. Nerwy koimy w sposób naturalny w miarę możliwości. Nie łykamy anksjolików, czyli leków przeciwlękowych, jeżeli bardzo nie musimy. Nie pakujemy w siebie benzodiazepiny, która uśmierza okresowo nasz niepokój, czyli krótko mówiąc, nie spychamy Mamy zadania ukojenia naszego systemu na farmakologię tak długo, jak tylko się da. Za to bez recepty możemy wypraktykować na przykład sylwoterapię, czyli przechadzkę po lesie, bo las koi nas na mnóstwo sposobów, których nawet nie jesteśmy świadomi. Drzewostan na różne sposoby uodparnia, a zieleń liści, dopóki jeszcze daje się ta zieleń zaobserwować, tonizuje uczucie niepewności. Jeżeli do lasu mamy za daleko, to bliżej nam do szafeczki, gdzie przechowujemy aromatyzogenne świece, można zapalić którąś z nich albo kadzidełko, ewentualnie dodać kropli zapachowych do kąpieli i z rozkoszy przymknąć oczy. A tak w zasadzie bliżej nam również do szafeczki z ziołami, z których przyrządzimy napar z Melisy, z Waleriany, z chmielu czy z lawendy, które to zioła działają jak balsam wszystkiego spokojnego. A młodsi z nas, ci, którym życie nerwów jeszcze nie zszargało, obchodzą dzisiaj dzień miłośników pluszaków. Te słodkie zabawki ściągają wprawdzie sporo kurzu, ale za to mają tę zaletę, że do pluszaka można się przytulić w przeciwieństwie na przykład do plastikowej barbi. I ważne, by poza pluszem wszystkie te miękkie przytulanki były, a to z lnu, a to z kaszmiru, a to z dzianiny, a to z zamszu, a to z bawełny. A to z wełny miękkie, plastyczne, przytulaste. A po drugie, ważne, żeby pluszaka kupować wspólnie z dzieckiem i wybierać tego zwierzaka, w którym dzieciak zakocha się od pierwszego wejrzenia, cóż, ostatecznie, pierwszego misia pamięta się na całe życie. A historia 28 października przynosi taką oto datę graniczną, iż tego właśnie dnia, w roku 1913, w Warszawskim Teatrze Nowości, słynna śpiewaczka Lucyna Messal i Józef Redo, także śpiewak operetkowy, po raz pierwszy w Polsce zatańczyli tango, co było aktem pewnej odwagi, ponieważ taniec ten uchodził za nieprzyzwoity. Z tej racji, iż partnerzy dotykali się ryzykownie często i większą powierzchnią ciała niż to było dotąd w zwyczaju. A potem to się już potoczyło, bo na parkietach zadomówiło się i tango argentyńskie, i tango Wals, i tango Nuevo, i tango Milonga, tango mych marzeń i snów, i tango amerykańskie, tango fińskie, a nawet tango warszawskie. No, ciekawe, czy jest jego poznańska odmiana tak nawiasem. Trzeba zapytać znajomych, którzy często chodzą w tango. Na co niejednokrotnie, no za młodszych lat pozwalał sobie weteran dancingów Wiesław Kot.